Na poprzednim odcinku mówiliśmy o rekuperacji w kontekście, co to jest ta rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna, czym się różni, co się składa na cały system, jakie są koszty eksploatacji, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze i w ogóle czym się różnią rodzaje wymienników ciepła. Czyli poruszyliśmy dużo różnych kwestii technicznych. Tu chciałem porozmawiać z Mateuszem z OM Energy na temat, czy warto projektować rekuperację, czy zlecić taki profesjonalny projekt, czy można podejść do tego na żywca, na co zwrócić uwagę podczas montażu, jakie są najczęściej błędy montażowe i czyli takie bardziej powiedziałbym kwestie już związane z samym wykonawstwem tej instalacji. Pierwsze pytanie. Warto projektować i na którym etapie myślenia o budynku myśleć o projekcie, jeżeli w ogóle? Jak najbardziej warto projektować takie instalacje. A kto ma projektować? Firmy zajmujące się rekuperacją. Czy nie architekt? Czy projektanci. Architekci nie do końca są związani z instalacjami. Mhm. Tutaj bardziej branża HVAC. No. Tutaj jest wentylacja mechaniczna zawarta, więc są od tego odpowiedni projektanci, którzy po prostu znają normy, znają przepisy i wiedzą, jak to odpowiednio zaprojektować. To ma istotne znaczenie, bo prędkość w kanale, tak jak wspominaliśmy, generuje hałas, bo czerpnia powietrza na przykład. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontować ją w ścianie północnej lub wschodniej. Chodzi o to, żeby latem jak najchłodniejsze powietrze czerpać do budynku. Także tych rzeczy jest bardzo dużo. Same miejsce montażu rekuperatora, żeby on był najlepiej w dodatniej temperaturze, chociaż na przykład w Twoim przypadku ta centrala może być pracować nawet przy minus 10 na zewnątrz, także ona może być w pomieszczeniu takim jak garaż, który będzie nieogrzewany. Jednak należy wtedy pamiętać, że instalacja musi być naprawdę solidnie zaizolowana, bo straci sens nasza rekuperacja, jeśli my będziemy z 23 stopni z zewnątrz, z budynku na rekuperator nam trafi, nie wiem, 15 i będziemy mieć 8 stopni straty ciepła na instalacji. Więc taki projektant jest w stanie wskazać, którą rurę należy zaizolować, jaką izolacją, gdzie zamontować czerpnię czy wyrzutnię. Czerpnię gdzie zamontować... bo tutaj mieliśmy, tu się zastanawialiśmy, tu jest tak na styk, no bo tu tak, mamy tam tak. Odległość jest tam trochę ponad 1,5 metra, tak. Czyli tego minimum, które musimy spełnić. A o co chodzi w tej odległości? O to, żeby nie mieszać tego powietrza, bo jak damy czerpnię i wyrzutnię obok siebie, to po prostu zrobi się tak zwany krótki obieg, czyli to, co wyrzucamy z budynku, zaczniemy zasysać, więc po co w ogóle mamy to wprawiać w ruch, po co mamy generować energię elektryczną na to, żeby zasać te same powietrze do budynku, które z niego wyrzuciliśmy. Także traci to sens, dlatego te normy są takie, a nie inne. Ale co jeszcze w tym projekcie jest ważne, właśnie to, gdzie zamontujemy taką instalację, czy zamontujemy to pod sufitem, czy zamontujemy to na stropie. Kiedy zwrócić się o taki projekt? Tak naprawdę najlepiej zwrócić się na etapie samego projektu całego budynku. W tym momencie jesteśmy w stanie przygotować się odpowiednio. Dlaczego? Dlatego, że większość tych budynków na ten moment jeszcze właśnie architektonicznie nie jest przygotowana pod rekuperację. Jeśli rozkładamy to na stropie, to dokładamy tak naprawdę około 10 cm styropianu. Musimy na stropie położyć. Większość projektów jest przygotowana na jakieś 4-5 cm na piętrze. Mówimy o piętrze. U mnie był przecież ten problem, że planowaliśmy pierwotnie, żeby nie na stropie, tylko na podłodze, tak? Tylko... Żeby nie pod sufitem, nie tylko pod na podłodze rozłożyć i tak obsługiwać właśnie parter, przechodząc czyli, przez czyli strop. Miałby być kanały puszczone po podłodze, że tak, że tak powiem. Że tak powiem, tylko w stropie. Zabrakło 2-3 cm, bo nie było to, słuchajcie, pomimo, że miałem projekt rekuperacji, to jednak gdzieś nie do końca zostało to właściwie przemyślane, tak? Tak, pojawił się problem, że tak naprawdę zabrakło nam 2 cm, więc nie mogliśmy tego zamontować właśnie montując to na stropie. Gdy mamy, i zobacz jaki jest efekt, na stropie i tak masz 5 cm, zostaje czy tam 4, te 4 cm tracisz, a pod sufitem montując tą instalację tracisz dodatkowe 8 cm, 9, tyle ma instalacja. Czyli to jest największa wada tego rozwiązania, tak. Że zabieram sobie po prostu miejsce ze sufitu, muszę go troszeczkę obniżyć, czyli... Tak. To jest
To jest pierwsza wada. Druga wada, w Twoim przypadku i tak te sufity podwieszane robisz, ale gdy są budynki, gdzie mamy budynek ze stropem lanym, to niektórzy nie chcą dodatkowo montować sufitu podwieszanego, dodatkowego stolarza, dodatkowych płyt, co powoduje dodatkowe koszty. W tym momencie lepiej to rozłożyć na stropie, zrobić tylko przewierty przez strop i zakończyć elementem nawiewnym bądź wywiewnym pod stropem. Oszczędzamy troszeczkę miejsca i oszczędzamy tak naprawdę koszty związane z dodatkowym sufitem podwieszanym, który musimy montować. Także warto się o to zwrócić wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że schody musimy odpowiednio znowu przeliczyć, bo dochodzi nam odpowiednia wysokość na stropie. Wysokość parapetów przy oknach, czy właśnie drzwi, że one są wyżej, więc ta wnęka musi być troszeczkę większa. Więc trzeba to po prostu gdzieś dodać. I w tym potem mamy nagle problem, że brakuje nam tych 3 cm i teraz co ze schodami zrobić? Co zrobić z oknami, które są do podłogi i będziemy nagle podłogą wchodzić jakby już w światło okna. Więc potem z automatu musimy to przenieść pod sufit. Dlatego warto się zwrócić na początku, kiedy planujemy budowę domu. Bo bardzo często wiele osób kupuje gotowe projekty domów i tam też często się pojawiają gotowe projekty rekuperacji. Czy Twoim zdaniem one są wystarczające? Czy warto to dokupić? Czy może jednak kupić sobie, zaprojektować osobno? Jak Ty to widzisz? To tak naprawdę zależy od projektu każdego indywidualnie, jak on jest zrobiony. Często te informacje zawarte w tych projektach tak naprawdę są cząstkowe, są podstawowe, niewystarczające do tego, żeby na przykład zliczyć sobie cały materiał, bądź zrobione właśnie tak bardzo ogólnikowo, niedostosowane do klienta odpowiednio, bo ten projektant nie wie tak naprawdę, ile osób w takim budynku będzie przebywać, czy jak on będzie użytkowany, więc warto mimo wszystko skonsultować przynajmniej taki projekt i zastanowić się nad rozwiązaniem. Czyli jednak tutaj indywidualizacja tego elementu. Ja tylko jeszcze dodam, że warto sobie pomyśleć, bo tu się pytacie, bo to są część pytań z grup facebookowych, jak duże są to urządzenia. No to ten rekuperator ma chyba tam około metr na metr mniej więcej? Nie, on ma tak 50 cm wysokości, może 60-80 szerokości i waży jakieś 50 kg, także to nie jest jakieś potężne urządzenie, a są jeszcze mniejsze urządzenia. Jednak tutaj ten domek jest już piętrowy, jest troszeczkę większy i ja uważam osobiście, że zawsze warto przewymiarować troszeczkę rekuperator. On działa na niższych obrotach, więc żywotność tego urządzenia jest wyższa, no bo w wentylatorach jednak mamy łożyska, mamy wyższy odzysk energii, mamy mniejsze zużycie energii przez wentylatory i mamy cichsze urządzenie, także mamy sporo zalet. Jedyną wadą tego rozwiązania jest to, że większe urządzenie oczywiście kosztuje troszeczkę więcej niż mniejsze, ale za tym są kolejne zalety. Bo tutaj ile miejsca zajmuje rekuperacja, to sobie właśnie powiedzieliśmy i teraz te kanały wentylacyjne, to możemy też o tym powiedzieliśmy, puścić je pod sufitem lub możemy je po stropie, bo to jest wszystko, tak? Czyli te one mniej więcej jaką mają średnicę, takie kanały plus minus? Tutaj też asortyment jest dosyć spory. Są kanały okrągłe, 90 mm średnicy, 75, 63, bądź płaskie nawet kanały, które mają 53 mm i 130 mniej więcej mm szerokości. Aczkolwiek ja uważam, że najłatwiej, najlepiej, jak chodzi o cenę i ilość instalacji, wychodzi właśnie ta 75. Ma najwięcej powietrza jesteśmy w niej w stanie przepuścić. Nie robi nam się tej instalacji bardzo dużo, bo jak damy te 63, to jednak musimy zamiast dwóch na pokój puścić 3-4 rurki, więc adekwatnie ta ilość instalacji nam wzrasta, że zaoszczędziliśmy tak naprawdę centymetr czy tam 12 mm, więc niewiele, a spora część instalacji nam po prostu dochodzi. Więc rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo i nie ma domku, do którego tak naprawdę nie można byłoby znaleźć rozwiązania, aczkolwiek w budynkach istniejących jest to dosyć trudne, bo wchodzimy do każdego pomieszczenia, musimy wejść do każdego pomieszczenia, więc w istniejącym budynku przy takim naprawdę generalnym remoncie ok, przy założeniu, że chcielibyśmy tylko dołożyć to bezinwazyjnie w miarę, jest to po prostu trudne i w tym momencie alternatywą jest rekuperacja decentralna. To są rekuperatory, które montujemy w ścianie i obsługują nam po prostu dane pomieszczenie. Klimatyzację, że w każdym pomieszczeniu tak, możemy coś, mieć... Coś w takim stylu. No jest jakieś alternatywne rozwiązanie. Jest to
alternatywa po prostu dla budynków istniejących, gdzie nie ma możliwości założenia rekuperacji bez po prostu armagedonu w całym budynku. A jest taki, to już takie też się nasuwa od razu pytanie, czy jest taki moment, kiedy albo takie domy, gdzie się rekuperacja nie sprawdzi? Chyba nie ma takiego budynku. Nie wiem, ciężko odpowiedzieć. Może jakieś domki, które nie są stale użytkowane, to w tym momencie może nie ma sensu. Aha, bo nie ma sensu, bo nie będę. To okej, okay, ale przy domach takich na stały użytek to nie ma takiego obiektu. Dlaczego nieużytkowanych cały czas? Bo na poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że rekuperacja pracuje 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i nie powinno jej się wyłączać ze względu, że tam po prostu może się zanieczyścić w dużym opuszczeniu. Może się coś po prostu wydarzyć niechcianego, nieprzewidzianego przez producenta czy przez instalatora tej instalacji. To jest dosyć istotna rzecz. Tak sobie przyglądam się jeszcze, jakie pytania były tutaj zadawane. Czy jest specjalny typ rekuperacji pod domy szkieletowe, domy drewniane? To tu też na poprzednim odcinku mówiliśmy, że wyjaśnił Mateusz, dlaczego wymiennik ciepła obrotowy jest zastosowany. To wynika z odzysku wilgoci. Z odzysku wilgoci. Czyli ten dobór jest dosyć tutaj istotny na etapie projektowania i technologii budowy domu. A miałeś taką sytuację, takiego ząka, że weszliście na budowę i nie dało rady poprowadzić przewodów wentylacyjnych? Bo nie było gdzieś tam to uwzględnione na etapie projektowania, jednak klient w trakcie budowy stwierdził, że chce? Oczywiście są budynki, no tak jak tutaj na przykład mieliśmy ten przypadek, że jednak to rozwiązanie jest dosyć trudne i tego miejsca mamy bardzo mało, ale w końcu znaleźliśmy to rozwiązanie, udało się to zamontować, więc są budynki, w których jest to bardzo trudne, szczególnie właśnie modernizowane, gdzie gdzieś tam do tej popularnej kostki z lat 80. ktoś dobudował piętro i chciałby tą dolną część też obsłużyć, ale bez remontu. W tym momencie no jest to trudne do zrobienia, jest to bardzo trudne, ale no, każdy projekt jednak trzeba spojrzeć indywidualnie. I może czasem się znajdzie jakieś rozwiązanie takie, że gdzieś tam jakieś zabudowy miejscowe się zastosuje, żeby dotrzeć do danego pomieszczenia, ale to są budynki, właśnie istniejące budynki są budynkami, w których jest to trudne zadanie. To już mamy zaprojektowaną rekuperację, mamy dobrany sprzęt. No i teraz wybieramy sobie firmę instalacyjną. Na co zwrócić uwagę podczas budowy, tak? Podczas budowy instalacji. Bo wiadomo, wybierając firmę, to podejrzewam te same zasady, czyli jakieś doświadczenie, referencje, certyfikat od OM Energy, tak? Tak. Oczywiście tak. Żartuję, ale firma już z dosyć długim stażem, więc to nie byłoby nic złego akurat. Ale na co zwrócić uwagę? Właśnie dobór odpowiedniej firmy jest też kluczowy, ponieważ często zdarzają się instalacje, gdzie są popełnione błędy, na przykład na kanałach elastycznych, gdzie mamy problem ominąć na przykład jakąś belkę. Te kanały są mocno zgniecione, zaniżony jest przepływ powietrza, zmniejszony jest przekrój takiego kanału. To powoduje hałas, to powoduje opory. Często potem nie można osiągnąć odpowiedniej wydajności. Sama instalacja, niestety tutaj nie ma tej zasady, co przy elektryce, że wszystko ładnie, prosto do kąta. Tu idziemy najkrótszą linią od punktu A do punktu B, czyli od naszej skrzynki rozprężnej do skrzynki rozdzielaczowej, ze względu na to, że każdy dodatkowy kolano czy metr kanału to są dodatkowe opory. My staramy się te opory jak najbardziej obniżyć, więc jak ktoś przyjdzie i powie, instalator to brzydko zrobił, to zrobił to brzydko dlatego, że on ma świadomość tego, że to są opory, więc tak naprawdę ta instalacja jest zrobiona poprawnie. Więc firma montująca taką instalację jak najbardziej też ma znaczenie. No to bez dwóch zdań, bo to jest też kolejne pytanie, czy rekuperacja hałasuje i hałasuje, jeżeli jest źle dobrany rekuperator, jest źle dobrana przewody. Średnice kanałów. Sam rekuperator, nie ma tłumików akustycznych, bądź instalacja nie jest w stanie wytłumić tego hałasu, bądź właśnie są takie błędy gdzieś dalej na instalacji, gdzie mamy nawet tłumiki i centrale i tak dalej, ale nagle zwiększamy prędkość tego przepływu powietrza i w tym miejscu zaczyna nam hałasować. Więc tych błędów można popełnić dosyć sporo na etapie realizacji takiej inwestycji. Od
Tutaj bardzo jeszcze ważna rzecz podczas realizacji, bo tutaj firma, która nam montowała drzwi, zapytała się, czy ma je docinać, tak? Tak. I to było bardzo słuszne pytanie, bo zwróciłem się tym do ciebie i ty mi wysłałeś informację dokładnie, jak to tak, docinać. Tak? Ponieważ budynki jednorodzinne upraszczamy mocno i my na przykład nawiewamy powietrze do salonu, a wyciągamy je w kuchni, czy wyciągamy je na przykład w kuchni i w łazience. I żeby to powietrze spokojnie mogło sobie przemigrować z tego salonu do tej łazienki czy kuchni, on musi nam tą przegrodę, którą są drzwi w tym przypadku, jakoś pokonać. Dlatego, gdy zamkniemy te drzwi, no to mamy problem. Dlatego musimy utworzyć, po prostu wyciąć podcięcia, zastosować otwory, tak jak to było przy wentylacji grawitacyjnej, bo te powietrze musi z punktu A do punktu B, od nawiewnika do wywiewnika być przetransportowane, nawet jeśli my śpimy i nasz pokój jest zamknięty, czy nasza sypialnia ma zamknięte drzwi, to te powietrze nawiewane do tej sypialni musi przemigrować, zostać wyciągnięte na przykład łazienką, garderobą, na holu, wywiewnikiem, jeśli będzie potrzebny, czy jakimś pomieszczeniem, tak zwanym brudnym, gdzie te zanieczyszczenia nam powstają. Okej, okay, czyli zwróćcie uwagę właśnie na tą kwestię. Najczęściej to firmy, które dostarczają drzwi, chyba tak, to docinają. Tak, no, one pytają się, czy ta rekuperacja jest montowana, już wiedzą, jakie te podcięcia mają być, bo oczywiście odpowiednia powierzchnia tego podcięcia też musi być, żeby nie było sytuacji, że jak staniemy sobie przy zamkniętych drzwiach bosymi stopami, to po prostu będziemy czuli przeciąg na stopach tego przepływu powietrza, bo taka sytuacja i tak wystąpi, ale gdybyśmy to bardzo mocno zaniżyli, to po prostu nawet chaos powstanie nam pod tymi drzwiami. Tu w tej chwili odbywa się montaż, więc wyszliśmy na zewnątrz, bo hałas był w środku, też nie chcieliśmy przeszkadzać chłopakom, więc słuchajcie, łapka w górę za nasze poświęcenie, bo mamy plus 3 stopnie i staramy się, żeby ta rozmowa była dla Was wartościowa. Ile taki montaż średnio trwa w takim domu jak ten? To jest 2 plus 2, 130 metrów kwadratowych. 3-4 dni średnio taki montaż trwa, chyba że jest naprawdę zgrana ekipa, więcej osób, to może uda im się w ciągu 2-3 dni taki montaż wykonać, aczkolwiek tak mówimy, nawet tydzień roboczy trzeba liczyć na to, że montaż takiej instalacji może trwać. To też zależy od tak naprawdę czynników, czy to robimy pod sufitem, czy to robimy na stropie, no bo wiadomo, że na stropie jest nam znacznie łatwiej, czy instalatorowi jest znacznie łatwiej to zamontować, więc to jest kwestia już tutaj bardziej sprawności i problemów, które mogą wystąpić, aczkolwiek te 3 dni trzeba średnio liczyć, minimum 3 dni. Okej, okay. Tu jeszcze parę ekip w tej chwili pracuje, jakoś sobie na głowę nie wchodzą. I ostatnie takie pytanie, czy możemy sobie przyjąć, jakie są średnie koszty całej tej instalacji. Tak jak w przypadku fotowoltaiki wiemy, że to jest rząd wielkości za kilowat, kilowatopik, nie wiem, od 4,5 do 5,5, chyba taki uśredniając w przypadku tutaj, jeżeli ktoś myśli o domu 2 plus 1, 2 plus 3, czy 1 plus 1, czy jakieś takie rzędy wielkości jakbyś tak, podał, bo tak. Wiadomo, że cena zawsze jest zależy, tak? I to tak, samo padnie. Dokładnie, cena zawsze zależy. Aczkolwiek niestety nie jest to tak, że jak będzie mały domek, to ta cena będzie bardzo niska, bo pewne elementy instalacji i tak muszą być, czyli czerpnia, wyrzutnia, centrala wentylacyjna, to co jest najdroższe w naszej instalacji, to zawsze musi być. I te przeskoki potem na te większe urządzenia nie są tak aż odczuwalne przez użytkownika. No chyba ze wszystkim, bo z pompami tak. Ciepła jest podobnie. Jest podobnie, prawda? Dokładnie, jest podobnie tutaj, więc ten rząd wielkości to jest z montażem na jakiejś klasy takiej średniej urządzeniu. Często od 18 tysięcy można już zamontować na taki mniejszy domek. Do górnej granicy tak naprawdę nie ma, bo można iść w centralę, która ma nawet wbudowaną pompę ciepła, która będzie nam chłodzić powietrze latem nawiewane do budynku, grzać dodatkowo jesienią na przykład i wiosną. Fajne rozwiązanie, aczkolwiek no, cena tego rozwiązania mocno idzie w górę, plus dodatkowa izolacja takich kanałów do tego dochodzi. Także tutaj od jak najbardziej średnio można przyjąć, że tak od 20 do 30 tysięcy to już naprawdę na fajnym urządzeniu dobrej klasy jesteśmy w stanie obsłużyć domki nawet do 200 metrów, czy nawet troszeczkę większe. A chyba fajnie, dobrze zainwestować, bo jaka jest gwarancja na takie urządzenie? Jaka jest żywotność właśnie? Bo to jest na jak długi czas? Gwarancja na takie urządzenie. W przypadku naszego urządzenia Enervent Zender to tutaj gwarancja jest 2 plus 3, czyli łącznie mamy 5 lat gwarancji. Podstawowe urządzenia mają 2 lata. Jest
trochę urządzeń, które mają 3 lata gwarancji, czy nawet tak jak my mamy 5 lat gwarancji, a żywotność takiego urządzenia, no Enervent w Polsce jest montowany od naprawdę wielu lat. To jest firma, która od 1983 produkuje takie urządzenia. I ja mam telefony, które, gdzie użytkownicy dzwonią o filtry, żeby je wymienić i urządzenie działa 12 lat, albo po 12 latach zaczęły im wentylatory hałasować, czyli po prostu już łożyska padły. Także 12 lat takie urządzenie pracuje, klient wymienia wentylatory i myślę, pracuje, że kolejne dalej. 12 lat będzie pracować dalej. A kanały wentylacyjne? Kanały wentylacyjne, tutaj producenci często dają 25 lat gwarancji na takie kanały. Czyli do generalnego remontu tak można przyjąć. Myślę, że tu nawet nie ma się co tym przejmować. Te kanały są tworzywowe, z nimi się tak naprawdę nic nie stanie. Więc tutaj te kanały tak naprawdę nas przeżyją, nic się z tym nie wydarzy. Jak one są zalane w stropach, to tym bardziej nie ma żadnych warunków, gdzie moglibyśmy je w jakiś sposób je uszkodzić. Uszkodzić nie, bardziej myślę o tym, że tam może się coś zalęgnąć, ale to co rozmawialiśmy. Ale to wyczyścimy taką instalację. Wyczyścimy i musi ona cały czas pracować. Powinna, nawet jak wyjeżdżamy na urlop na 2 tygodnie wakacji zimowych, to powinniśmy taki rekuperator obniżyć na minimum, ale żeby on po prostu działał. Nie wyłączyć go zupełnie z prądu, bo on nam pobiera, bo jak my go obniżymy na minimum, to pobór energii będzie z rzędu 20 W na godzinę. Także to będą śmieszne ilości energii, mamy bezpieczeństwo, że w tej instalacji właśnie nic nam się to nie, jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo to było pytanie, zastanawialiśmy się nad okapem, bo to jest bardzo częste pytanie, a co z okapem? No to będziemy mieli okap, ale nie podłączony do rekuperacji, tylko będzie z filtrem węglowym, ale będzie tam zamontowany gdzieś w kuchni przycisk, czy tam system, który w momencie gotowania będziemy mogli sobie zwiększyć siłę wyciągu, czy pracy rekuperacji. Tak, włączyć go w taki tryb po prostu turbo, czy przewietrzanie, te tryby różnie się nazywają. I tutaj przy okapie kuchennym tych rozwiązań jest naprawdę sporo, bo w Twoim przypadku, tak jak tutaj mówisz, będzie taki pochłaniacz zapachów tak naprawdę, który będzie działał na powietrzu obiegowym, czyli on tylko będzie przerzucać te powietrze, odciągać jakby zapachy na filtrze węglowym, je zatrzymywać i wrzucać z powrotem do pomieszczenia. Ciepło i wilgoć z tego gotowania odciągnie nam rekuperator. On to zrobi równie skutecznie, tylko wolniej, bo nie ma tylu metrów sześciennych wyciąganych z kuchni, czyli projektujemy 70-90 metrów sześciennych na godzinę z kuchni, a taki okap kuchenny, jeśli on byłby podłączony do komina czy wyrzucony przez ścianę, on może wywiewać nawet 400-450 metrów. 3-4 razy. Więc ta skuteczność jest dużo większa, on te zapachy naprawdę nam usunie. Wigos w domu będzie czuć dużo dłużej, tak? Ale będzie może czuć i dobrze dla niektórych. Dużo dłużej, aczkolwiek będzie pochłaniacz zapachów, który też swoją robotę, będzie te zapachy nam wyłapywać. Ale druga sprawa to ciepło, które powstaje z tej kuchenki, a to są naprawdę spore ilości ciepła i wilgoć, trafi nam na rekuperator, zostanie na tym rekuperatorze odzyskane i zawrócone do pomieszczeń. Gdybyśmy to wyrzucili w komin, to wyrzucamy to po prostu na zewnątrz. Wyrzucamy pieniądze, no bo ciepło to są pieniądze i powiem, w wielu domach, znaczy może w Polsce to się może nie sprawdzi, aczkolwiek nie wiem, ale w domach pasywnych się przyjęło, że rekuperator jest jedynym źródłem ciepła, się nic innego nie instaluje oprócz rekuperacji. W domach pasywnych jak najbardziej zgodzę się z tym. W Polsce chyba nawet nie można, tak? Prawo by na to nie pozwoliło, żeby to był jedyny, tak słyszałem taką informację. Czy w domach pasywnych? Myślę, że tutaj w domach pasywnych nie ma. Chociaż nie wiem, jak przy minus... Nie ma takich, nie słyszałem o takim przepisie, więc... Nie wiem nic na ten temat. Może jest, może po prostu nie jest. Ciekawe, jak przy minus tego. 17 by się zachował. Taki rekuperator? No, jaka byłaby temperatura? Aczkolwiek tutaj, jak chłopacy przyszli teraz po weekendzie, no to dom jest nieogrzewany, tak? I tu przez te 2 dni było naprawdę zimno, no to tu była dodatnia temperatura w środku. Tak, wiem, bo też tu przebywałem, także ta temperatura była naprawdę całkiem znośna, patrząc na to, że ten budynek tak naprawdę był ogrzewany taką zwaną farelką. Także ta, w piątek do 16, tak? Tak, dokładnie. Także dom jest bardzo dobrze zaizolowany, a jak chodzi o temperaturę nawiewaną z tego rekuperatora, nawet przy tych minus 17, to w przypadku wymiennika obrotowego ta temperatura powinna być na poziomie 13-14 stopni, jeśli mamy w budynku 21-22. Taką minimalną bez problemu powinien uzyskać,
Aczkolwiek no, może będzie coś wyżej, ale nie chcę oczywiście mówić, że to będzie 19 czy 20, bo nie idźmy w tym kierunku. Mateusz, ja powiem to tak, bardzo dobrze mi się rozmawia, ale tak samo drżysz, tak, te emocje, ta dyskusja. Zimno, także. Tak, widać, że ten temat się fascynuje, bardzo mi się miło z tobą rozmawia, dużo informacji. Tak. Czy powiedzieliśmy wszystko, co... Znaczy, wszystkiego na pewno nie powiedzieliśmy, to... Będą ale pytania, czy, odpowiemy. Czy te najważniejsze rzeczy poruszyliśmy? Myślę, że większość tych najbardziej istotnych rzeczy poruszyliśmy. I ja już nie wiem, czy... Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat dosyć mocno, także... Więc odsyłam Was do pierwszego odcinku na temat rekuperacji. Odsyłam Was do podcastu, który już ma blisko 3 lata i nagrywanym z kolegą Jacka z firmy OM Energy. Bardzo przez Was lubiany, bo ma bardzo dużo wyświetleń. I słuchajcie, no, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, te informacje, to proszę łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco i mieć informacje na temat kolejnych odcinków z projektu Dąbrowa, no to subskrybujcie kanał, a jeżeli nawet nie, no to w ten sposób docenicie tutaj, że na tym mrozie prowadzimy tą rozmowę. Tak więc Mateusz, bardzo dziękuję Ci za ciekawą rozmowę, bo to sam bym jeszcze trochę posłuchał. Bo tu można długo ten temat prowadzić. Zachęcam Was do tego, żeby tą rekuperację instalować. Zachęcam Was, żeby wybierać sprawdzone firmy, które są wiele lat na rynku, bo jednak ta instalacja z Wami będzie przez kolejne 20-25 lat. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli jakichś tematów nie poruszyliśmy, komentujcie, wiecie, że odpisujemy i staramy się te Wasze pytania, Wasze problemy gdzieś tam poruszać w kolejnych odcinkach. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.